Siemanko, z tej strony Dziejuś, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na dzisiaj jest dużo planów ogólnie. Na początku jedziemy na rybki z Jarusiem, także odcinek z rybek będzie u Jarusia na kanale, zapraszam serdecznie do obejrzenia. Myślę, że fajnie wyjdzie, bo ja coś tam połowiłem rybek, Jaruś też. Co się pozmieniało, tu właściciel zabrał to ustrojstwo od tego Masaja, a po rybkach jedziemy właśnie do mnie, żeby sprowadzić moje klasyki. Co, nie będę przedłużać. Lecimy do Jarusia na rybki. To już właśnie, jak mówiłem, będzie u Jarusia. A odcinek ze sprowadzania tych samochodów będzie u mnie, także zapraszam do oglądania. Jedziemy w prawo do Jarusia. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Oj, coś tu wspomaganie chyba nie działa, kurde. Dobra, lecimy do Jarusia. Lecimy. Oj, o kur... Zgasł mi, widzowie. Nie chcę odpalić. O kurde. Nie pali. Co to? Biegniemy do Jarusia. Dobra, to zobaczycie już u Jarusia. I ten. Dobra, widzowie, wróciliśmy z rybek. Wyszło trochę nie tak, jak chcieliśmy, ale to już u Jarusia. Są plusy, są minusy. I o. Dokładnie. Witam was wszystkich, pozdrawiam. No, tak jak mogliście zauważyć, niestety, ale samochód trochę zdech. Ale trochę... Troszeczkę tak. Do żywych go przywróciliśmy, mam nadzieję, że będzie jeszcze chodzić. I co tu? Tutaj z górki jest, to jakoś da radę go odpalić, nie? Do domu dojedziesz. Mam nadzieję. No, tu już mamy zestaw pod transport, także... No, tutaj fajne rzeczy. Mógłbyś zamknąć? I... Dobra, lecimy, nie ma co ten. Dobra, lecimy. Lawetę od Mirka pożyczyliśmy, to jest. Dobra, Jaruś, kieruj. Ej, ty. Kurde, co on nie chce? Nie ruszy żartów. Co jest? O! No. Co, ty, co? Pechowy co to się stało? Dzisiaj. Pechowy ten dzień. Ale czemu nie chciał odpalić? Miałeś tak wcześniej? Nie miałem niestety. Albo i nie, ale niestety. Dobra, najważniejsze, że teraz chodzi, nie? Powoli powiedzieć, że tu masz lawetę. Nie, no nie żartuj sobie. O, dobra, teraz chodzi. To nie są żarty. Ty mi dałeś taki samochód, no... Uważaj, żeby nie przyhaczyć. Spokojnie, ja ciężarówką jeździłem. Spokojnie, ja ciężarówką jeździłem, to co ty myślisz, że takim pick-upem nie dam rady? Dobra, już się bałem, że... A to co, ty coś wychlałeś? Nie, dobra, dawaj w prawo. Dobra, musisz mnie kierować, tylko weź zamknij bramę, bo wiesz. No dobra. To zastojała się ta brama, ty. O, dobra. Dobra, siadamy. Dobra. Prosto. Jedziemy? Tak, lecimy. Ty idzie, tu się klimę włączę, bo jakoś... Nie marudź. No. Nie będziemy wszystkiego nagrodzić, bo to nie jest kawałek traski, także to będzie, za dużo by tego było. Także będziemy nagrywać po prostu jak samochód będzie pewnie na lawecie, jak już będziemy tutaj gdzieś bliżej. No bo to za dużo by tego wszystkiego wyszło. No tak, zgadza się, no wiadomo, trochę tej drogi jest, tego co gadałeś, to kawałek będzie, no, nie? Na starą wieś tam, no to kurde. No wiem, no tam do ciebie na to stodołę. Tak. Mamy zajechać. Dobra. A ty patrzyłeś, żeby ci tam nie ukradli tych? Nie ukradli, tam wszystko jest pod kluczem, pod sprzętem. No dobra. Dobra, to co widzowie, widzimy się, jak już będzie załadowany samochód, będziemy wracać. Także widzimy się dla was za sekundkę, widzowie. A dla nas za jakiś czas. Dobra widzowie, jedziemy już z pierwszym samochodem. Co to jest? Obstawiajcie w komentarzach. Albo wam pokażę. Salut uwaga. Widzowie, witam was. Uwaga. Dyn. O! I już pierwszy samochód. No a co ma nie... A co miał nie obsiąść, ty? Człowieku, dobrze idzie, ty, ale przynajmniej teraz dobrze na tych dziurach faluje, nie? Jedziesz to padnie, to faluje... Nie marudź. Nie, dobrze jest. Dawno na pasażerze nie jechałem w tym pick-upie, ci powiem. No to widzisz. Ja to lubię nowymi samochodami jeździć. Powolutku. Spokojnie, słuchaj, ja ci mówię, że ja ciężarówkami jeździłem, to co, pick-upem nie dam rady? Dobra, gdzie mam stanąć? Gdzie to będziemy rozładowywać? Gdzieś tu? Żeby wyjechać, może... to się go postawi gdzieś tutaj, nie? To czekaj, ja tak stanę wzdłuż... O tak może. Dobra, Dobra. Dobra. Dobra, pójdę, wysunę te. Dobra. Czekaj, kur... Dobra. Cyk. Jedna, druga. Tu go postawimy na razie, tu niech się stoją, tu wejdą dwa. Dobra, to co, zjeżdżać? No, może zjeżdżać. Tu wejdzie trzeci. Nie no, nie rób sobie żartów. Dobra. O kurde. Dobra, no, sorry. I gaz! Nie! Zimny! Cof, Jaruś. Dobra, przepraszam. Proszę cię. Dobra, już spokojnie, ja powolutku. Powolutku. Tylko weź powiedz, czy on dobrze stoi. Dobrze stoi, powolutku. Ale go trzęście, człowieku. Powolutku. Ale go trzęsie. Dobra. I gdzie teraz? Tu na prawo do tej budy go wstać. O kurde, bagażnik się nie domknięty. Dobra, i tu na prawo, obok tego, do tej budy przy Masaju. Gdzie? Bo nie słyszę! Do tej budy przy Masaju, tutaj. Dobra. O, jak Jaruś powolny wie. Jak tu się dwójkę wrzuca? Jedź jedynką. Stop. Dobra. Dobra, zostaw go tu. Nie. Jaruś. Kurde, sorry. Dobra. Dobra, to co, jedziemy do drugiego? Tak. Czekaj, tylko drzwi zamknę w tym, dobra? Dobra. To dawaj, jedziemy po tego kolejnego. Już on wystawiony, to... Dobra, tylko zamknij te podnóżki. Zamyka on? Dobra. Już tutaj. Dobra, jedziemy, chłopie, bo nas noc zastanie, ale już jeden sprowadzony i tak nam w miarę szybko poszło, co? No nieźle, teraz dobry mamy. Ja spodziewałem się... O kur... Pognylowety zaraz temu. Się zdenerwuje Mirek. Co ja nie rób. Dobra, światła są. Dobra, lecimy po kolejny sprzęt. No i ogień. No tak, mogę trochę go przegazować? Ta, możesz. Dobra, to co widzę, widzimy się z kolejnym samochodem. Dobra widzowie, nastąpiły małe komplikacje, godzina też już się spóźnia, bo już się ściemnia. Także mamy 3 samochody. Jeden, nie nagraliśmy jednego, to będzie dla was niespodzianka. A na pacy mamy już trzecią furkę. No szkoda, że tej 4. furki nie udało się. No ale tam były z nią komplikacje, nie chciało odpalić, a... I tam na miejscu mam kolegę mechanika, co tym się zajmie i jak to ogarnie, to wtedy tu sprowadzimy. No. Zapomniałem się przywitać. Cześć widzowie! Jaruś, ty się witałeś już tu 3 razy. Przepraszam, ale ja lubię. Ja rozumiem, no. Dobra. Także 4. furkę sprowadzę jak najszybciej. Mam nadzieję, spodoba wam się niespodzianka. Może wam od razu ją pokażę. Stoi tutaj, za bramą. Za bramą. To nie jest brama, za drzwiami. O kurde! Na wsteczny, zostawiłem wsteczny, się pali. O, to będziesz miał zaraz po kulatorze. Dobra. A co tu trzymasz bagaż? O, przepraszam. Co tu się... Ja nie chciałem, zobaczyć tylko co w bagażniku masz. Dobra. Już nie pada się? Dobra. Dobrze jest. Widzicie jaka piękna furka. Tak mi się podoba. Nie podoba ci się? A dasz kiedyś po polach pośmigać? Nie, po polach nigdy. Zobaczcie w jakim stanie. No. Zobaczcie w jakim jest stanie, to jest wszystko wyremontowane. Wszystko na glans, rozumiecie. A chociaż kiedyś na remizę byś dał się karnąć? Na remizę już prędzej. Dobra, pokażemy wam tą białą strzałę tutaj. Dobra, co? Zdejmować? Tak, zjeżdżaj. Powoli. Nie, no samochodów nie potrafię odpalać. Nie ga... Jezu, jak on gazuje to moje samochody. Ej! Chodź tu! Co? Jak tu wsteczny? Daj. Daj. O! Nie, daj, ja zjadę. Dobra. Ja się boję. Na krawędzi. Nie. O kurde. Nie. Daj. Spokojnie, dobrze idzie. Zderzaka, żeby nie oberwał. Dobra. Dobra, otworzył się. Dobra, gdzie go? Dobra, jedzie. Dobra, on tu wjedzie. Nie, on nie potrafi jeździć. Zabij. Dobra, szybko tutaj. Powiedzcie, napiszcie, jak wam podoba się ta furka. Co oni sądzicie? Możecie też napisać, która wam się najbardziej podoba. Mnie to zastanawia. Dla mnie to każda jest piękna. Może wam w środku pokażę, jak ona wygląda w środku. O, zobaczcie, jaka zadbana. Przecież to jest cudo, tak mi się podoba. Czego on tam druka? Ty idzie, już mogę się kawałek tutaj za winkiel do drewnianego kamienia przejechać? Jedź, ale nie gazuj, proszę. Dobra. Nie, ja się boję. Ja może nie będę patrzeć, bo to za dużo. Daj mi to. Co mówisz? Daj mi to. Poczekaj, Dziejuś, kurde, bo ja muszę sprzęgło wyczuć, no bo wiesz jak to, ja takimi samochodami to często nie jeździłem, ja tylko sprzęgło wyczuję i ja się kawałek przyjadę. Dobra? Niech on jedzie, bo mnie to już boli. Dziejuś! Ja, co? A mógłbyś mnie tylko nakamerować, jak będę tutaj przyspieszał na tej prostej? Mhm. Bez świateł jedzie, nic. Pokazał klasę. Cholera jasna! Daj, pokaż mi. Sprzęgło. On nie ruszy. Nie, jak on pali to sprzęgło. Dobra, ruszył. Zobaczcie, widzowie, zobaczcie, jak pojechał. Może ja nie będę patrzeć, bo to dla mnie za dużo. No, także prawie wszystkie furki są już u mnie. Jestem strasznie z tego zadowolony. Będą odcinki, gdzie dany samochód będę wam pokazywać w całej okazałości. O. Zobaczcie, jakie to jest piękne, no. Aż nie mogę się nacieszyć, naprawdę. Gdzie ten Jaruś? Coś go długo nie ma, cholera. Jedzie. O. Jezu. Niech on zaparkuje ten samochód, bo... Nie no. Ja się nie będę patrzeć. Bo mnie to boli serce. Co ty robisz? Daj mi ten samochód. Gaz się zaciął, daj mi ten samochód. Wysiadaj, wysiadaj. Wysiadaj! Nie, to nie dla Jarusia takie samochody. Sorry, Dziejuś, cholera, nie, ten sprzęt musiałeś długo nie odpalać, bo gaz się zaciął. Co się gaz zaciął? No nie wiem, co... Skrzynię popsułeś, tu jedynka nie wchodzi. Poczekaj, ja sprawdzę. Nie, no popsuł mi samochód. Stój! Dobra, daj, wysiądź, proszę cię. Wysiadaj. Nie no, widzowie. Jarusia, ty nie masz dać takich sprzętów. On nie ma... Trzeba delikatnie z takimi, on nie ma serca. Taki samochód trzeba mieć serce i duszę, a nie... Powolutką, żeby tu... Nie, Jarusiowi to chyba nie dam do remizy tego samochodu. Dobra. Już! Dobrze, Dziejuś. Wszystko już trzeba pozamykać, żeby tu nikt nie ukradł. Dziejuś. Tak? Ty wiesz, jak ja cię bardzo lubię, a dałbyś mi się tym przejechać? To już nie dzisiaj, naprawdę. No weź, kawałek. Nie, to już nie dzisiaj. Ale kawałek, kiedyś ja ci pomogłem, nie, ale pomogłem ci. Kiedyś ci dam. A Jaruś, tak szczerze, ile chcesz za robotę, ale tak szczerze. No tak z 500. Nie, no tyle to nie. Nie, no żartuję, przecież ja nic nie chcę od ciebie. Kiedyś mi trzeba będzie pomóc, to co? Nie. Ja pieniędzy w ogóle. Dogadamy się. Ale słuchaj, jakby tego, to ja mogę wejść zobaczyć? Siedziałem. W środku? Nie, Jaruś, to siad. Fajne kanapa. Mi się podobają właśnie te stare takie. Nie. Dobra, widzowie. Ja za dużo tu nerwów tracę. Dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobały te samochody. Ja nie mogę patrzeć, jak on tu mnie tu wejdę, poglądam. O. Kurde. Ja nie będę jeździł, nie stresuj się, ja tam nie będę jeździć. No, także co widzowie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i napiszcie w komentarzu, czy podobał wam się odcinek i który samochód wam się najbardziej podoba. Ten biały, ten czarny, czy może ten, mi osobiście ten się najbardziej podoba. O, jest najpiękniejszy. Także co? Jeszcze raz dziękuję wszystkim. Ja tu muszę oddać tą lawetę, wszystko poogarniać i odcinek z ryb będzie u Jarusia na kanale. Zobaczcie. Zgadza się. Tego się nie spodziewaliście, na pewno. Ile my tam ryb nałapali, to będziecie w szoku. Ile my ryb złapaliśmy, widzowie, to będziecie w szoku. Do tylu liczyć nie umiecie. No, także dziękuję, trzymajcie się i cześć. Cześć, ciao, salut.